wiadomo, co pcha ludzi do poszukiwania przygód. Czy jest to chęć zdobycia bogactwa? Może chęć zdobycia sławy? Bardzo możliwe, że dzika chęć poszukiwania adrenaliny. Powodów może być wiele, jak wiele jest poszukiwaczy przygód. Walka jest nieunikniona. Zło jest pewne. Wybór jest trudny. W każdym z nas drzemie zło i dobro. W każdym z nas drzemie chęć ruszenia do przodu, rozwoju i stawienia czoła przeciwieństwom. W czym drzemie większa moc? W sercu poszukiwacza? W sile potwora? A może w skarbcu smoka? Opowiem wam historię o wyborach i oczekiwaniach. Historię, o jakiej jeszcze świat nie słyszał. A zatem zostańcie chwilę i posłuchajcie. A no właśnie. Ostatnio planowaliśmy swoje działania, żeby wleźć do środka góry, żeby to ostrze, w zasadzie samą klingę miecza poświęcić w magicznym strumieniu. Mhm. To kojarzymy, nie? Mhm. I w sumie udajemy się... Co widziałem? Bo wrzuciłem wszystkie w jedno pudełko później. Więc gdzieś jest w którymś... No właśnie, mieliśmy się wybrać do Sundabaru. I tak siedząc sobie w karczmie w Sundabarze, najbliżej szczytu, na który się musicie wspiąć, góry Neter, kombinujecie, czy przejść pod górą, czy wleźć na górę, czy... A to już myśmy nie wykombinowali tego? Chyba myśmy wejść do środka. Chyba, że wejść do środka, tak mi się wydaje, no. I kiedy tak rozmawiacie o tym, kombinujecie, umówmy się, że to jest taka baśń o trzech świnkach. Jest trzech krasnoludów, każdy z innej kampanii i każdy oferuje wam innego rodzaju pomoc w przejściu przez tą górę. No. Jeden przeprowadzi was najbezpieczniejszą drogą, drugi przeprowadzi was najszybszą drogą, a trzeci przeprowadzi was najbardziej tajemniczą drogą, o której nikt nie słyszał, nikt nie wie. Być może spotkacie jakieś coś. Generalnie chodzi o to, że najszybsza jest... Okay. Najbardziej niebezpieczna. Najbardziej bezpieczna droga, wiadomo. Najbardziej bezpieczna. Nudna, nic się nie dzieje. Najwolniejsza też. Nic się nie dzieje, jest najwolniejsza. Trzecia droga zawierać będzie w sobie osobliwości. Czyli w międzyczasie nie będzie walk pomiędzy głównymi tymi przeciwnikami, tylko będą zagadki albo jakieś łamigłówki, pułapki w skarbce, tajemnice. Pierdol wyjadę, typowo w pułap. Okej, to tajemnicza? Tajemnicza? Moja czerza. To musi być ładny. Hidżera dojść w końcu. Przydało no on pewnie ma. Doszedł wczoraj za dwa razy. Jeśli w ogóle. Ja. Wracając. To temat. Okej. Przegłosowany szybko jak lat. Tak, dokładnie. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, które chcecie uzupełnić w ekwipunku? Tylko było. Nowe pochodnie, te kamienie, które z was brał. Co ja tu wpisałem? A, oliwa, dobra, 10 sztuk. Łomy, kilo. 10 sztuk skąd? A, kamieni, dobra. 5 razy pochodnia, zestaw spinaczkowy. Jakąś zapalniczkę mam.
Nie możemy. Masz coś takiego? Przepiąć zapalniczkę mam. Może jeszcze jakieś mikstury leczenia na sobie wypadają. Ty nie masz żadnych? Jedną mam. Okay. Średni kran. No, w sundabarze będziecie to kosztować 400 sztuk złotych. Za ile? Jedną. Za jedną. Za jedną. Średnich, tak? Leczenie? To jest miejsce, w którym raczej nie ma tego typu rzeczy, więc ich cena jest trochę wyższa. Wy macie jakieś? Ja mam cztery. Ja wezmę jedną, bo ja nie mam w ogóle. Ja wezmę jedną. A zaczynając grę powinieneś mieć dwie małych i jedną średnią. A, no to okej. Dobra. Daj mi jedną, to nie będę kupował. Ty tak jesteś na dystans, więc co? Kurde, nie dasz jeszcze nie ma kapłana. Kapałana. To masz nawet dwie, kurwa, bo ty będziesz się napierdalał przecież po ryjach. A ja i tak mam leczenie lekkich ran. I to jest pierwszego poziomu. Dobra, no może być. Dobra, spoko. Okay. Myślę, że poczekaj jeszcze. Czyli co, gotowi? Okej, okay, a powiedz mi, rozmawialiśmy, ile by mnie kosztowało to od na przykład jeszcze jednej akcji? Czy w ogóle bym to dostał? Znaczy, da się dostać ten narkotyk, który po wciągnięciu do nosa pozwala ci wykonać w następnej swojej turze dwie akcje zamiast jednej. I to kosztuje 100 sztuk złota, kosztuje jakby jedna porcja. Czas działania? Właśnie. Daje go na kolejną tak, rundę. Na kolejną rundę. Akcję i potem już jest. I to jest tyle, nie? Finito. Trzy razy. To jest takie po prostu świachnięcie. Trzy razy krycha. No. Trzy razy krycha 300, tak? Mhm. Dobra. I żadnych środków skutków ubocznych? Potem zjazd, kurwa, i zawsze masz pół roku. Nie wiadomo. Aha. W końcu to narkotyk, nie? Zobaczymy. Będzie ciekawe. Dobra, wszystko. Możemy ruszać. Ja jeszcze bym wziął linę. Przynajmniej tak z 10 metrów liny. Więcej. No to jest w motkach po 15. No to po 15 jedną. A zestaw zawiera? Nie. Spinaczkowy? No. Tak. Ale to i tak więcej już jest. Też 15. 15, okej. Okay. Wtedy masz 15, 45. Nie, jeszcze 15 jedną. No dobra. Ile za to? No jest tam za 6. Za 6 chyba, albo z 10 sztuk srebra. No to jedna sztuka z niego za chmur. Emila, będziesz chciał kiedyś wkurwić? Kogo? Emila? Zapytaj się, czy 15 metrów zeskakując to jest wysoko, czy nie. W pełnej zbroi. Przecież to jest kurwa połowa wieżowca. Około. I w pełnej zbroi. No tak, to. Ja się popłacę zaraz. Dobra, go. Krasnolud prowadzi was długą kotliną w kierunku Góry Neteru. Widać już z dala ośnieżony szczyt. I widać jest też wejście do jaskini, które kiedyś było jakąś kopalnią. W środku, kiedy wchodzicie do niej, jest kupa pajęczyny i stare, wypalone już dawno pochodnie. Krasnolud rzuca, że pajęczynę to można spalić. Teraz wy prowadzicie. Ja będę wam pokazywał drogę. Z pajęczyną możecie sobie poradzić w dowolny sposób. No to nie jest jakaś trudna zagwozdka. Kwestia, czy wyciągacie pochodnie, czy ją rozcinacie. Wreszcie. No, dobry pomysł. Rozcinamy. Nie podpalamy. No okej. Nie paląc pochodni, wchodzicie głębiej w tunele, w których już z dala słychać jest odgłosy jakichś istot. Rzuć mi na sztukę przetrwania. Szaloba.
siedmiu. No czekaj, czekaj. 17. Okej. Od razu rozpoznajesz głosy goblinów. I umówmy się, że z goblinami nie ma sensu, żebyśmy walczyli. Jakby to nie jest tego poziomu przeciwnik, z którym powinniśmy walczyć. Więc po dłuższej walce z goblinami, po wyrżnięciu gniazda, w którym się znajdowały, otrzymujecie 500 punktów doświadczenia i 2 punkty obrażeń. Nie będziemy się właśnie bawić w te takie miniony. Takie, no, szczególnie, że jest ich tam 20 goblinów, no to... Dwa punkty obrażeń. Za to całe gniazdo goblinów zostało zbudowane wokół takiego dziwnego, kwadratowego filaru. To jest taka kostka, po prostu łącząca sufit z ziemią. Na filarze są różne napisy w drowim języku, mówiące o tym, że jest to strażniczy filar, że niedługo czeka was wejście do podmroku i tego typu rzeczy. I powinien działać i oznaczać porę dnia. Nie działa z jakiegoś powodu. Może gobliny coś ukradły, może coś zniszczyły. W każdym razie no, nie działa. Ale powinien dawać znać o tym, jaka jest pora dnia. Krasnolud prowadzi was dalej i zauważacie, że co jakiś czas pod waszymi nogami znajduje się to sztuka złota, to jakiś złoty pyłek. Nie jest tego dużo. No są tam, powiedzmy, w sumie byście znaleźli ze 6 monet. Jeżeli chcecie, to sobie możecie zapisać 6 sztuk złota. No. Dosłownie drobne. Aż w końcu w labiryncie ścieżek słyszycie taki gardłowy głos. Nasłuchiwanie. Mhm. 16. Jakby ogr zadomowił się w podziemiach. Z tej odległości jesteś go w stanie dopatrzeć. Wydaje się, jakby cię nie widział jeszcze. On po prostu jakby tak gdzieś tam zerka na coś innego. W waszym kierunku, ale na coś innego. Więc póki się nie ruszycie, nie dostrzeże was. I po chwili gdzieś się odwraca, znikając wam. Pełny, kurde. Już wiem, gdzie się podział cały ten cukier. Pewnie. Nie zamieszałeś. Nikt nigdzie tam nie napisał, żeby zamieszać. Też wiesz. No bo teraz to jestem mądry. Byłem głupi. Jak ja. Czy my ogólnie mamy ogląd mniej więcej dookoła
Dobry, jestem. Siema. Siema. Naszego środowiska. Chodzi mi bardziej o kwestie takie, no, że tu jest korytarz, tu, czy tak jest ciemnica i my nic nie widzimy? Czy jak to w ogóle wygląda? Znaczy, jest ciemnica, natomiast większość wszystkich ścieżek w środku góry pokryta jest takim dziwnym, chłodnym, iluminescencyjnym mchem. Mchem, dobra. No. Czyli widzimy ogólnie, gdzie idziemy. Ale nie wiemy, czy tam za 15 metrów coś jest. Tak. No dokładnie. Okay. Czyli bo jest tu strasznie dużo różnych ścieżek, więc gdyby nie krasnolud, byłoby dosyć ciężko. On jest z nami. Tak. Okej. Okay. Ale nas nie prowadzi. Prowadzi, pokazuję wam drogę. Ten macie śpiersi w razie co. No tak, no, tak. Czyli moja zbroja działa, podwójny pancerz. Tak, tak. Czyli teraz razy dwa można. Jarek się już zżygał, dobrze jest. Ja tu jestem. To co? Próbujmy się do niego, o ile możemy, przekraść. Podkraść się pod niego. Ja to mogę już stąd ładować go, kurwa. Tam mamy łotra, więc możemy. Tak, się... ale... Jakby niekoniecznie. My to tak średnio mamy. No właśnie. Na razie placeholdera użyję. Lejarka tego... Beholdera? Beholdera. Jareczku, masz beholdera. Dla tego łotra jego. Flaming sword. Jaro, jesteśmy w górze ogólnie. Mm-hmm. A ty wiesz w ogóle, co mamy tutaj? Nie ma kamery. Jak oni tam nie doszła. Jeden krasnolud nas prowadzi tajemniczą ścieżką. Mieliśmy trzy do wyboru. Prosta, szybka, tajemnicza. Aha. No, to dobrze wybraliście. To i dla ciebie, bo ma być dużo pułapek. I zagadek. A, i umierasz potem. To znaczy najpierw upierasz, potem je naprawisz, potem je robisz. Pomagasz nam i umierasz, no. Okej. Okay. Ale ja już jestem trupem. To będziesz bardziej martwy. Plus jeden. No. Martwy plus jeden, dobra. Nie wiem. Dobra, i teraz widzimy ogra, nie? Znaczy, w sumie go nie widzimy. Znaczy, ja go widziałem. Ale aktualnie go nie widzimy. No, bo gdzieś tam się przesunął. Gdzieś tam się spierdzieje. Ja bym szedł w kierunku tam, gdzie go widziałeś. Fotę mi cyknij. Ale ptaka, czy co? No, wszystkich ptaków na nas. Na stole. To wykładaj, nie? Wykładaj. Taką fotę, ty. To kurwa, pani nie pije. Zrobimy taką fotę i wysiadę na Leni. Weź, o, dawaj każdemu po kabanosie. Zamiast tego to kabanosy. Ty znowu te kabanosy żre? Tak. Później pizzy nie będzie chciał jeść. No nie będę chciał. No ma nie jeść. Bo no nie jeść. No kurwa. No. Co on wziął? To super, a teraz jeszcze zdjęcie karty mi tyknij, bo tam level ostatnio wypadł. No tak, level to zbiłem. Jaki ty kolor miałeś tej karty? Jinxen. 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 Mam alternatywę, byśmy poszli dookoła, tak chyba, z ciekawości. Już mam ten kurwa skill, że jak stary kicham, nie mogę normalnie cicho. Teraz. Rozwieź model. To kto ci kicha cicho? Przeważnie każdy kicha głośno. Nie, starzy mają już kurwa taki skill, że kurwa na pół dnia, pół chałupy. Nie. Ej, dobra, to może tak, no w sumie dobrze gadasz. Sprawdźmy na alternatywą, razie. Ja bym dał inną ścieżkę, bo my w sumie tego dwóch nie widzimy, dwóch co nie? Tak, dwóch takich, tego tutaj, to jest taki layout. Ja bym poszedł dookoła. I po prostu zobaczył, co będzie po drodze. Tak, sprawdźmy najbliższe, to już
pomieszczenia, pomieszczenia. Tak, na zasadzie... coś się natkniemy, to już... Tak, dokładnie. Ja bym po prostu nie szedł wprost na niego, tylko jakby zrobił taki ton rondo delikatny. I się natkniem na niego, no to dobra, to tak, będziemy fajtować. Ewentualnie fajtować. Zbadamy to wszystko i do niego wrócimy. Tak. Bo chcę jednak... Czyli alternatywnie chcemy iść tak jakby przeciwnie, aniżeli do niego, co nie, jakby w inną, okay. W inną stronę. Ciche poruszanie, czy tak... Ciche poruszanie. Ciche poruszanie. Lenesja pierwsza. Zrób sobie niewintkę. Niewintkę, to. Tak. No dobra, to ogólnie, rzucaj mi jareczku w takim razie. Jak ciemno tutaj jest ogólnie? Jest mamy ciemno, ale... Ale nie, nie. Jest ciemno, ale są mchy takie, które oświetlają korytarze. No ja i tak mam widzenie w pełnej ciemności. Kto po chuj się pytasz? No właśnie. Czy inni mnie będą łatwiej widzieć, czy nie? Dobra, ciche poruszenie, tak? Ciche poruszenie. Ciche poruchanie. 28. Poruchane. Okej. Okay. Czyli teraz tak. Udaje ci się zbadać dosyć dokładnie teren tej dużej jaskini, w której się teraz znajdujecie. Wygląda na to, że ogr jest w niej w tej chwili sam i w środku znajduje się jeszcze jakiś dziwny magiczny krąg tutaj obok tej lokacji, w której startowaliście. Jego energia cały czas błyszczy, ale nie macie, jakby nie ma żadnej runy ani niczego w tym stylu, co by mówiło, dokąd on prowadzi, o w tę stronę. Poza tym znajdują się tu lokacje, w których jest kupa śmieci, przeróżnych śmieci, takich, które są prawdopodobnie skarbami ogra. A dla was, uwierzcie mi, kupą śmieci po prostu. Kupą śmieci. Idzie zebrać z tego może parę sztuk złota, ale to jest szkoda zachodu. Lenesia, tam jest kurwa hajs, geld. Przekop się. Taka łatwa nie jest. Wolę sięgać po łatwiejszą zdobycz. Co? Wiecie co, panowie? Myślę, że nie mamy tutaj zbytnio co szukać. Ale jakby się dobrał do dupy temu ogrowi, może ma coś przy sobie fajnego. No, ja jestem za, żeby go załatwić. Ja też. I chociaż intrygujemy ten magiczny krąg. No to do niego wrócimy i raczej tam okay. Będziemy przy niego musieli. Weźmy opierdolną mułę, wpisaliśmy ten magiczny krąg. To co się stanie. Okej. Okay. Czyli co, jakiś ambush, nie? Ambush. I ambush. Ambush. Cimche poruszanie. Jakby robimy... że może ktoś zrobi delikatny zwiat? Lanesia, weź. Lanesia zrobisz zjazd. Obadaj gdzie? Obadaj temat, gdzie on tam gdzie teraz jest. Weź bądź nim dzielny. Wjedź od tyłu do niego, delikatnie. Otwórz tylne drzwi. Pełna penetracja lochów. No dobra, to jakby nie było, bo wyciągam rapier. Ogólnie jesteś za nim. Co? Ogólnie już jesteś za tym ogrem jakieś 9 metrów. Z takim. Okej. Okay. Sekundę. No dobra, spoko. No to ja tak czy siak niewintka i... No skit tu, nie? Internet. Ale fajny wilk. Ile ma ta piesa lat? 10 miesięcy? Ej, wam też się pierdoli coś w Messenger. Nie? W sensie na takiej zasadzie, że piszecie z kimś, i później nie możecie tego zminimalizować, zostaje wam na cały ekran i dalej ten ikonka czatu zostaje i nie mogę nic z tym zrobić. Teraz tak zminimalizowało na się. Na myślę, że ci się wysyłają same siuszaki i nie są OnePlusa. OnePlusa? I naski? No to nie może być. Dopiero mi się to zaczęło robić po ostatniej aktualizacjach kurwa Messengera. Ale tak co, że blokada ci się robi czy co? Nie, normalnie patrz, piszę załóżmy z kimś na czacie, nie? No. I chcę go zminimalizować, czat dalej zostaje mi. Nie mogę go usunąć, nie?
wiesz, tutaj wszystko nie zacina mi się, nie zawiesza. A jakbyś wziął teraz otwarte aplikacje? Nie, nic. I biorę tego i dostaję, tak jak w Messenger się okienko zawiesza, a tutaj w tle wszystko normalnie działa. Cool. No po aktualizacji aplikacji. Ostatni tego. Czasami coś się pierdoli, no. A to bezwzględne, no, na tyle. Dobra, wracając, to co, ja nie Witka. No, to widzisz już jak tam wygląda. My jeszcze daleko. No jaki pies? Okej, okay, daleko. No to ja próbuję gdzieś powiedzieć. Na razie tam koło niego bądź, my się będziemy przekradać. Dobra, no to bym się chciał przekraczać. Czy jakiś kamień? Czy coś takiego większego, żeby mieć w pogotowiu? W razie jakby tam narobili rabanu, żeby rzucić w drugą stronę, odwrócić uwagę jego. No dobra, rzucę im ciche poruszenie. Ty będziesz dobrze z tej strony. Ja się zastanawiam, czy... W ciul mam. No i gdzie chcesz? I tutaj, gdzieś w tym miejscu. I jak go trafisz? Na razie nie chcę trafiać, na razie chcę zobaczyć co... Wiesz mi, że później też go chyba nie będziesz chciał trafić. No to chuj dotąd, no do tego momentu, ale cały czas cichy poruszę takiego... przykucnięty powolutku. No dobra, przesunię sobie ten blok. Jestem w stanie go zobaczyć? Mhm. Kątem oka jesteś w stanie go zobaczyć. Mhm. Dalfej? Kładę go na pizdę. Słabo. 8. Poruszenie. A ja jeszcze... Teraz rzucę. O! To jeszcze słabiej? Z której strony... Chcesz dostać bo? Nachodziłeś, nie no, nachodziłeś na niego. Bo ja miałem 20, więc w sumie to nawet stąd. Od razu słyszy, idzie w twoim kierunku. W zasadzie to nawet powiedzmy, że biegnie, bo stąd to już cię spostrzegam. Cześć. Rzuć mi ukrywanie. 14. No okej. Okay. To w takim wypadku... Jak pan będzie tutaj ma była jedność przy jednego strzała? Będziesz... W ramach reakcji. Ale czekaj, czekaj. Zobaczył ich czy nie? Nie zobaczył. Nie zobaczył w końcu? Mnie. Ciebie nie. A, to by czaszarz. Tak. Mnie zobaczył i biegnie. Będzie mnie lutował od razu. Bo ja tam chciałem jeszcze, że zmieniam na ten napad. Ty co tam? Co? 20 na kości. Chciałem zmienić broń. Nie, na dobra. 20 na kości. Okej. Okay. I uwaga. 14. Bardzo mocno cię nie trafi. Dodaj dobrze. 27. Mhm. Czyli krew, tak? Razy 22 obrażenia na kłute. Okej. I 6 obrażeń tych elektrycznych. Bo elektryczne się nie krytują. Mhm. No dobrze. Tak dobrze proszę. Dobra, ja ciebie nie trafiam. Rzucajcie mi inicjatywę. 14. Uuuu, to jest 9 czy to jest 10? 23. 20 na kości. No. Nice. 13. Lanes je? 14. Czyli znowu ostatni.
5 razy 4. Dobra. 6. To dumanie. 36. Czekaj, to w końcu druidem, tak? Jak masz, to skup się na spalach obronnych i leczących. Przynajmniej na mnie. Ja bym się go tankował. Coś takiego masz ewentualnie, żeby unieruchomić. Okej. Szczelam mu w plecy. Musisz, dobra. Mało, 11. Bydło. Strzała odbija mu się od pleców, od garba. I się. Dobra. A ty gdzie? Co? Na lwy. A ty ile masz? 14. Dobra? Czekaj, 14 też. Ja mam zaczynać. Ja mam na pewno was wszystkich na więcej 19. Dobra, to z wyspecjalizowania, czyli minus 5 do ataku, plus 5 do KP. Kryt, czy szansa? To na pewno nie. Pierwszy atak. Ile to było po obyczaj szarży i ja mam minus 4 do KP? Ile było? 20. No to trafisz. 10 za 17 i za 4 magiczne. Noise. I drugi atak. Szansa nakryta. 20 na kości teraz. Drugi kryt, tak jakbym powiedział. Ja mam od 16 kryta, więc. Pierdziele. 4. He might be dead. 11. Ile w końcu? 11. Nie masz magicznie w kwestii? Nie, bo ja tylko w pierwszym etapie mogę to wyprowadzić. Dobra, Aizen. Widzę go. To 3. A chuja chyba. Nie są, nie ma opcji. Nie? Nie, jedynie mogę tylko tam kurwa rękę widzieć, ale tego chuj. A jakbyś sprinta ze mną? Zrób sprinta! Trzeba było tu... 3... Czuję się na całą jaskinię, a tam... 9... To to był cały ruch? Nie, bacie go mi. Chuj, sprinta i tyle na razie. Pogadać. Próbuję wam nie więcej. Ale bardziej standard. Zalonesie. Dobra, ja jestem z tyłu, ja jestem kruchy jak nie co. Alesia jest potężny wojownik. Czego chciałem sobie zobaczyć? Już mówię to nie to. No, ogr widząc ruch z tamtej strony swoim młotem po prostu zamachuje się i wypuszcza go z ramion. W moją czy w krasnoludę stronę? W krasnoludę. Jaka mina. 24 na trafienie. Ile masz pozna? 27. Punktów obrażeń wybuchowych. Tylko pamiętaj o redukcji z zbroi. Czyli masz kartę zbroi. To jest plus 5. To ty odejmujesz. 26. Tylko się nie bałem. Jak masz KP, to potem przy obrażeniach sobie zmniejszasz. A, no właśnie. Już wiedział. To chyba wiesz, że zostaje.
Czyli mam GT obuchowy, sobie, tak? Nie. Nie wpisałeś sobie, o tutaj nie uzupełniłeś tego. No nie? Bo jest coś takiego jak premia z pancerza. A, no i tu jest. I ta premia z pancerza to jest premia ze zbroi, którą masz tutaj, nie? Masz jeden, jak masz trzy. Sama skórznia to jest 1, jak jest plus 3 to jest 4. I wtedy 4 punkty obrażeń redukujesz jeszcze. Odejmujesz sobie. No. Nie licząc magicznych innych tych pierdol, bo tego nie odejmujesz. Mhm. Chyba, że masz OC, wtedy jest? Czyli obrażenia odejmuję od czego? Tego damage'a sobie. Od damage'a sobie stałeś. Czy KP, tak? Tak. Nie cały KP, tylko jak masz tutaj broń, zbroję. Skórznia to jest 1 plus 3, czyli 4 odejmujesz od tego. No, czyli 6. Tak. Od obrażeń. Czyli dostajesz obrażeń. 26. Mhm. Potencjalnie. 9. Na końcu jego tury młot powraca do rąk. Co to za tor? Dobra, ten ma nie? Ja nie mam. Właśnie się zastanawiam, ale boję się, że nie zadam tylko jemu obrażeń. No ktoś musiał jednak chyba szczelić. Nie, czemu było. Jak jebnę kulą i półtora metra średnicy, to... No skąd? Nie dostanie obrażeń? Półtora metra średnicy. Średnicy? No, dostanie. No, to jest unikatna. Nie dostanie, no półtora metra średnicy to ma mało. Czy to jest promień? Promień ma półtora. Czekaj, chcę doczytać, jak jest praktycznie. Okej, 30, okej, dobra. Jedna runda. Dobra, to płonąca sfera, tylko jest tak, czas działania jedna runda na poziom, czyli praktycznie 5 tur i obrażenia to są 9 metrów na rundę. Bo to jest ta tocząca. Tylko nie mogę znaleźć obrażeń. No, nie, chyba zrobiłem zdjęcie całości tego, tak mi się wydaje. Zadaję danemu stworzeniu 2K6 obrażeń obojga. Bez przeszkody i tak dalej. 2K6, tak? Mhm. Nie, cię nic. 2K6 obrażeń. No to... Nie musisz rzucać na obrażenie. A, dobra, to tylko dobra. Wywołujesz tą sferę i ona po prostu leci. Tocząc się. To jest 2 razy 6, tak? I to jest na rundę. Za każdym razem dostaję 12. Czy jak to jest liczone? 6. Znaczy 2K6. No, w każdej rundzie sobie rzucasz 2K6. Dobra. Na tej zasadzie. No. Nie ma plus czegoś tam od internetu i tak dalej. Nie, 2K6. W każdej rundzie. Dobra. Lenesia. To ja znowu. Niewidka. Robię tam sobie ze dwa kroki w bok, nie? W który bok? Znaczy jak robisz w któryś bok, to w ogóle w niego nie trafisz, jak będziesz chciał strzelać. Do przodu tylko. A. Do przodu albo przede mną. No to dobra, to stoję w miejscu w takim razie. No to jesteś bezpieczny, dopóki się nie odwróci, nie zaszarżuje. Albo nie rzuci młotem. I strzelam. O, będzie lepiej. 15. Pudło. Chociaż czekaj. Okej, trafiasz.
bo tam niewidka, nie? Dobra. Niekładko to. Czyli to jest tak. Zeszczały będzie za 8. Ukradki będzie 13. Specjalizowanie odpalone pierdolnie jeden na kości. Machą mieczem wypadł. Ale tak czy siak bym trafiał. Jakby nie było bez kitu. Ile miałeś? 17. Ta od 16 ma trafienie. Przy jedynce masz pudło. Po prostu masz pudło. No, okej. Okay. Także chciałbym, ale masz pudło. Poza tym już nie masz szarży ujemnej klasy minusa do klasy pancerza. A twój rapier wbija się w ziemię obok ciebie. No bo i tak jest przytwierdzony do ciebie łańcuchem, no nie? Ale się wbija zaraz blisko obok. Gdzieś po prostu twój nadgarstek chciał wykonać manewr i ten manewr nie wytrzymał. Dobra, ląduję tak w takim razie. Przyciągasz od razu rapier i ognia. Znowu jeden. Czyli przy próbie przyciągnięcia rapiera. Przyjemać chcę tak, i było tylko mąż. Za mocno szarpnąłeś na ten łańcuch. Tak. A takiej sytuacji jeszcze nie miałem. To było genialne. To było genialne. Ręka ci się omsknęła. Dobra, Isaac. Ale się śmierzy, a to ja mogę dwa pierdolne. Napierdolaj! Ile mam kryte? Kurwa, 25. Nie to... 32 na trafienie. Już się cieszyłem, no kurwa. Dwanaście obrażeń kłutych i 3 obrażenia od elektryczności. Drugi strzał. Teraz może nie trafię. Jeszcze minus 2 to jest 11 i 3, 14. I chyba. Okay. I tyle. Skaliczny cios. To są 2 uderzenia. To jest taki sprawdzaczaj nie pierd. Może gryt? 31? Nie wiem, co masz kurwa KP. No, w tym momencie mam 34. Mam to przed wyspecjalizowanie. A, no właśnie. I drugi atak. Zwykle nie mam zielonego pojęcia, co to jest na tej kostce. Okej, to jest 18, czyli to jest 16. Punktów obrażeń fizycznych wybuchowych. Dunuanie. Pierdolnie. A no tak, musisz poruszyć sferą. No, czy to jest już jako jedna akcja? Nie wiem. Czy ty to komuś kontrolować, czy to... Poczekaj, już. No to jest koncentracja, czy to jest po prostu rzuca się do celeci? Nie, no to jest koncentracja. Czas działania, okej. Powołujesz, okej. Wskazane przez miejsce i zapala wszystko, co uderzy. Czyli może być obniżenie nad podskok, tam jest około 9 metrów. PK 6. Czyli co, on ją sobie wytwarza i ona za nim chodzi? Porusza się, dopóki aktywnie nią kierujesz, poświęcając na to akcję ruchu.
Aha, czy... na akcję ruchu, nie? Czyli jak ty się nie ruszasz, to możesz wykonać. Ale jest coś innego, okej. Okay. W przeciwnym razie pozostaje w miejscu i po prostu się pali. Aha. Czyli możesz się nawet ruszać, a ona się tam jara. No tak, ale na zasadzie zadaje dalej obrażenie? Tak. Tak, tak, tak jak jest. Jeżeli on się nie poruszy. Cały czas się pali. Dobra, to... Dajmy na to, że to jest ta sfera. Chodź. Jara mu dupsko. Tak jest. To musisz rzucić kostką. Na obrażenie. Się tak zastanawiam. Dobra, walę średnią potę. W ogóle jest i mała, a średnia ile jest? Średniej to nie ma, bo jest 2K8. Ojej, to po co? To nie. To mało. To mało. Zaklęcia masz jakieś? Znaczące? No mam lekki ran. Pierwszego poziomu. Dobra, to lekki ran. Zaklęcie. Znaczy... Jeden. Nie, jak już to potę, ale to dużo straciłeś? Zostaciłeś. 6 punktów obrażeń tylko dostałeś. 6, no. A ile masz maksa? Nie ma co, wystarczy się schować, żeby się nie rzucił raje co znowu. Ty możesz zrobić, za przeproszeniem, ruch, schować się za winkiel i on cię kurwa już nie trafi, a ty sobie będziesz mógł, chyba że może tym sterować, no to wtedy. Esencja? Esencja. Nie co? No znowu. Yeah. Witka. Kolejna strzała w plecy. Szesnaście na trafienie. Trafię. I z łuku będzie za 7. Kradek za 8. Czy właśnie 15. I w sumie jeszcze ruszam się kartkę na bok. W lewo czy w prawo? W lewo. Czekajcie. Zacznę to na zdjęciu. Tak czy siak będziesz go miał na celowniku. Będę miał na celowniku? No. Czy nie będę? Będziesz miał, w prawo albo w lewo. No. No tak, żeby się najlepiej schować za kimś, jak wrzucim go tam, żeby nie we mnie. To... Daj go w lewo. O. Dziękuję. I tyle. Jeden? Nie, 7. Już myślałem. Już kolejny jeden. No bo tak też wygląda, no, nie? No, 24. Okej, okay, trafiamy. Myślałem, że tankowne te. Myślałem, że mnie będzie miał tego hałasu. 11. Dobra, gąbka. 5 magicznych. No. Drugi atak. 8. Zapomniałem o specjalizacji. Okay, i jemu się schodzi. Nice.